zachodnie Botsmana, taka jak Morska TV prosi. Wodę mamy czystą. No, jakby nie było podobne sztuki. A mnie popatrzą? Dobra, cześć. Dobra, okej, dostałem tutaj pineskę, 6 rano, ale patrzę tutaj, za bardzo nie ma ludzi. A no i właśnie teraz zachodzi pytanie, co? No teraz, czy od Krzysia dostałem złą pineskę? Może ktoś jeszcze dojedzie. Mniejsza, większa, słuchajcie, mam nowe buciki, coś takiego. Nie muszę powiedzieć sobie chwalę, bo po te poprzednie, które kupiłem z Decathlonu, no nie były za dobre, bo one były takie mega sztywne. Tutaj mamy normalnie neoprenowe takie buty. Myślę, że jest ok. Dobra, plaża, górki zachodnie. Choć plaża w Stogach nie jest jakoś mega daleko. Ale myślę, że jak wszyscy są tutaj, to my też. Można było w sumie przejść plażą albo spotkać ich na plaży. Ale z tyłu mam pełno browarów dla was. I chętnie bym się ich pozbył, bo to ciężkie. Byliśmy tutaj kiedyś z Julem, zobaczcie sobie filmik na Boleniu, ale niestety tego dnia Bolenia nie było. Natomiast dzisiaj mamy tylu wędkarzy. Falka jakaś jest, zobaczcie. Tam też. Troszkę kręcą, parę osób z brzegu bezpośrednio łowi. O! Ciekawie będzie. Dobra, pierwsze co, chyba pozbędziemy się tych browarów, czy wchodzimy do wody? Chodzimy do wody. Co my tak w kupie tutaj stoicie? A więc to tak spotkaliśmy się i... I tak stoicie? I tak sobie stoimy, nie? Stoimy, machamy. Tak, machaj, będą i ryby nie będą. Będą. To jedna ponoć była, nie? Była. Jedna była. No. Była. A ty parę uderzeń też. Była i się skończyła. O. O której godzinie była? O. Pół godziny temu gdzieś, nie? Pół godzinki. No to Jacek miał, nie? Pół godziny 40 minut gdzieś, no? No. No i dobra, wy tu często jesteście na tej miejscówce? No, staramy się bywać jak są warunki. Jak są warunki, to jesteśmy. No i dobra, jakbyście mieli tak porównać tą miejscówkę, nie wiem, do Orłowa, do Rzewia, to jak to wygląda? No zależy od pory roku. Teraz powiedzmy, jak już mamy cieplej, jest tutaj naprawdę wysyp tego pożywienia, którym ona tutaj po prostu żeruje, bo jest kubis, garnela. No to jest dobre miejsce. Aha. Ale wiadomo, Orłowo, Mechelinki, no to są kultowe takie miejsca, gdzie tej ryby jest naprawdę więcej. Ale tutaj też się trafia, no po prostu trzeba być i machać. No dobra, ale jeżeli ktoś miał tą samą odległość do, nie wiem, Orłowa. No. To jechać do Orłowa? Przy tych warunkach nie. Gdyż, no tam jest klin, tam jest dużo tej gliny, teraz tam będzie na pewno kawa z mlekiem. Tak. A tutaj naprawdę niby jest fala, wszystko ładnie, pięknie, czy jest taka, czy bojówka, wodę mamy czystą. No ja bym wolał tutaj wszystko generalnie. Postawa spróbowania miejsca warunki, no. No bo dzisiaj mamy boczny wiatr i ten wiatr chyba by był lepszy w Orłowie właśnie, nie? Ale no mówię, no zależy jeszcze gdzie, może koło bunkra, tam by było czyściej. Aha. Ewentualnie od mola w prawą stronę, w stronę Sopotu też by była możliwość tam połowienia. Ale mi się wydaje, że przy samym klifie tam będzie trącona woda i tam za dużo się nie będzie działo. No i teraz się porobiło nam tak cieplutko, to jak myślicie, będzie to miał jakiś wpływ na Belonę? Przyjdzie nam wcześniej Belona? Belona już podejrzewam, że wczoraj tygodnia już pierwsze sztuki gdzieś tam na zachodnim wybrzeżu zaczną się pojawiać. No to jest wszystko tak przyspieszone, że no powinna już ona. Tym bardziej, że no już woda ma około 9 stopni. No czuć, że jest ciepło. Tak, czuć, jest czuć. Ciepło naprawdę, a Belona już tak jak jest 12-14 stopni, ona się pojawia. Wystarczy teraz trochę cieplejszej, ładniejszej pogody i ta woda naprawdę wystrzeli w górę i już wtedy no będzie lepiej. Nasz morski full. Jeszcze słuchajcie, stara edycja, bo nowa ma już tutaj napisy z poprzedniej debaty. Kto tam zasponsorował, także to jest jeszcze stara. Stara. Tak, tu koneser. Okej, okay, jest i morski full, proszę bardzo. Idziemy teraz do Krzysia, który to dzisiaj wszystko wymyślił. Takie spotkanie. Kiedyś odbywały się one cyklicznie, no niestety. Od jakiegoś czasu już nie ma tego cyklu. No ale dzisiaj jesteśmy, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Sympatycznie, dużo rozmów, mało łowienia. I nie wiem właśnie, czy o to chodzi w tego typu spotkaniach, ale już jakieś rybki były puknięcia.
No niestety nie wyciągnięte, jedna krótka wyciągnięta, pozdrawiam oczywiście Fishmanie. No mam żej, bo chodzić z tym to nie jest za dobrze, tu morski full, proszę bardzo. A ja teraz złapałem tu wisa. Zobaczcie, jest ryba! Zobaczcie porównanie. Mamy tubisa oryginalnego i mamy tubisa od Bogusława Kasaka. Proszę bardzo. No, jakby nie było, podobne sztuki. Czyli tubisy tutaj są, a skoro są tubisy, to będzie też i trocz. No miejmy nadzieję, tylko wiaterek nam się tutaj taki robi męczący. Ale łowimy. Ciśniemy. Naczekajcie. Nie, jest pogoda. Jest super. Jest rewelacja, mistrzostwo świata. Walczymy. Dobra, ale jest boczny wiatr, nie? On taki nie za bardzo, co? Jest wspaniały. Aha, wspaniały, dobra. Też prosto wychodzi z piachu, nie? Dobra, wędki widzę macie te same chyba, nie? Czymś się różnią. Jedna jest czerwona. Nie, to są inne, nie, to są, nie? To tak, są te... Więc sprint jest po liście chyba. No właśnie, bo jeden ma tutaj srebrne, drugie czerwone. No i dobra, czemu one się różnią? Moja jest troszkę delikatniejsza, troszkę szybsza i chyba tyle. Armatura podobna. No właśnie, bo tak nawet wiesz, to wykończenie takie w miarę podobne, nie? Tak, dokładnie tak. Chyba tak. Nie chcieliśmy wziąć dwóch takich samych, wzięliśmy inne, żeby po prostu porównać. Tak, że po pijaku człowiek nie po... Tak. No i dzisiaj co masz za przynętę tego tubisia? Tubis no, ładny. W tej chwili tak. A nie jest za lekka? 19 gram, ale lata. Lata całkiem nieźle. No bo to taki liner. Fajny, przelotówka. I co tu będziemy zakładać? Też takie coś? Na razie szukam agrafki. Aha. Bo się właśnie przed chwilą. Jak nie ma to mowa, mamy bodziaski, jeszcze tak. Ze starej produkcji widzę. Dobra, zrobię tak, żeby to nie nosić po prostu, bo to bez sensu. Ja to po prostu tutaj wystawię wszystko. I jak ktoś będzie chciał, to się po prostu będzie częstować i tyle, nie? Dzięki wielkie Rafał Niewiadomski za ten patent z browarami, bo to, to jest całkiem niezłe. Fajnie, że mogę was częstować na łowisku. Musimy jechać, bo Walusia boli noga. Tutaj radę uczyć. Tej fali, no. No dobra, to ja idę na brzeg, bo tam jest ten, skarbona. Co, nie mów, że to tyskę to jest skarbonka. Nie. Bo też myślałem pakować, a sobie myślę, kurna, dobrowara mu to wrzucę. Dobra, panowie, cześć. No, tak, to pierwszy. No dobra. No, dobra. Na ratowanie tych ukochanych rybek! Oddaję tobie, co kryję w sobie. Proszę bardzo. Ta puszka za mała jest, Cisiu. Nie, no. Okay. Ona na piątaki. Cisiu, my byliśmy, stawiliśmy się, dziękujemy. Było miło. Następny raz też jesteśmy. Miło było cię poznać. Byku z Morskiej TV. Zbieramy dziś na? Na Fundację Ratuj Ryby. To są działania, na przykład wysypywanie wiru, tarło, supaki przeprowadzane. Można sobie zobaczyć właśnie na kanale Fundacja Ratuj Ryby. Zachęcam na Facebooku i na YouTube. Czemu, Marku, ty siedzisz na plaży? Zobacz, tak siedzi chłop biedny, zmarnowany. Czemu? No bo zbieram siły dopiero na łowienie. Zaraz będę łowić. No. Czekasz, aż konkurencja zobaczy się wykończy w tej wodcolance i wtedy ty wchodzisz. No, bo cały dzień będziemy. Planujemy do wieczora. No, 45 ma. No dobra, i słuchaj, jak ona daleko wzięła? Daleko, blisko? Dość daleko. Poszła. Czyli co, rzucasz pod wiatr, żeby nie było balonu? Czy nie? No prawie jak najdalej. Całej siły. I to jest dobra odpowiedź. No i dobra, pokaż, na co to wzięło. Teraz zdradzimy te wszystkie ich patenty, nie? Ja też na zawsze. Tego, który jest twój, ten? Takie coś, no dobra. Od razu wszyscy do wody wyleźli. Bardzo blisko pływa łódeczka i w sumie nie wiem, jak mają w trollingu, a chyba mają. No to tak trochę słabo, bo my przerzucamy ich. No i w sumie musimy na nich uważać. Thank you.
Była. Jest! Woo! Było! No zobaczcie, trzeba rzucać mega daleko. I mega duży bolon się robi. Jestem tutaj przy tych polach i muszę tak podciągać, żeby mi no, ten balon na pale nie wszedł. Ale ogólnie, no jest okej, okay, jest okej, okay. Coś się dzieje. Zobaczcie, co tu za zbiegowisko, zobaczcie, taki sok z gumy jagód mają. Może porzuciło. Aronia. Las zwycięzcy z lotu. No, kazano mi przekazać, dostarczam przesyłkę. Ja. Każdy stoi się, tak patrzy w kółku. Nie, to już do wody się nikomu nie chce wchodzić, nie? I teraz co zrobić? No takie coś, zobaczcie, tutaj zaparkowało. Oni też się dowiedzieli o tej Aronii. To by było chyba na dzisiaj tyle. Jeszcze tam zostali troszeczkę, ale mam wrażenie, że oni więcej stoją na plaży niż machają wędą. W sumie to nie widziałem, żeby Julo dzisiaj łachał wędą. Także no mega grubo. Tutaj mamy coś takiego, no nie wiem, coś wyciągnęli, jakiś sznur dziwny, śmieszny. W sumie tyle, parę rybek było, ja też miałem jedno branie, natomiast no niestety, te umiejętności może połączone z tym, że no jednak był balon na tej plecionce. Dobra, słuchajcie, ledwo tutaj do samochodu, no to będę mojej żonki przyszłem i jest Rafał. Ten człowiek się bierze znikąd, nie? Ja cię kręcę, co my tu mamy? Gdańsk, Stogi Morski, full zlot miłośników, Roci Wędrownej. No proszę, proszę bardzo, Morskiego Fulla. I to wszystko dla was oczywiście. I teraz tak, na debacie, która była, bo to jutro będzie debata, bo dziś jest sobota. Będziemy oklejać tego Fulla nowymi naklejkami, gdzie już są nazwiska darczyńców. Ty jesteś pierwszy. Miło. Proszę bardzo. O, ciekawe. Ty, czemu to takie ciężkie? To coraz cięższe. Coraz cięższe. To albo ja się starzeję. O, ja.